racji tego, że udowodniłaś wielu osobom, że potrafisz śpiewać, że jesteś fantastyczną piosenkarką, wokalistką, no i także aktorką, to pojawiają się pytania, co na to Elżbieta Zapędowska? Czy cię przeprosiła? Czy kontaktowała się z tobą? I czy masz trochę taką satysfakcję? Nie kontaktowała się ze mną pani Ela. Myślę, że na pewno oglądała to. Ja myślę, że tu jest taki ruch chyba do dziennikarzy, żeby to po prostu oni jak może to by było takie fajne jakby zwieńczenie tego, że po prostu pani Ela by powiedziała właśnie swoje zdanie i myślę, że to by było naprawdę bardzo miłe. Byłby taki jakby spokój, prawda? Także, no kto wie, może po prostu przy okazji, wiesz, następnego wywiadu zrobisz z nią taki wywiad o tym, co sądzi. Czyli jakby poczułabyś się może nie tyle lepiej, ale... Nie, wiesz co, nie chodzi o mnie, nie, ja się czuję fantastycznie, to nie chodzi o to, ale myślę, że tak też dla ludzi byłoby to takie fajne i na pewno ona sama by się lepiej poczuła, tak mi się wydaje, że tak. Nie, ja jestem naprawdę usatysfakcjonowana, jestem po prostu zalana komplementami. Ja w tym programie naprawdę nigdy w życiu nie otrzymałam tyle życzliwości, komplementów. Jestem przeszczęśliwa, także nic już więcej naprawdę nie potrzebuję. Teraz chciałabym po prostu skupić się na jakimś fajnym utworze, na wielu takich utworach. Chciałabym właśnie pokazać głos w tych utworach i na tym mi zależy.